Siemanko, z tej strony Maxior, a to jest moja Hot 16 Challenge 2. Jędrek, Patrycja, Zagrajnik TV, dzięki za nominację. Bonifacy, Selfmade Beats, dzięki za nominację. I Uliś, Dzieci Sara Lynn, dzięki za nominację. To jest Hot 16 Challenge 2. Lecimy z tą 16. Sprawa jest słuszna, szczegóły w opisie. Dawno tego nie robiłem, ale zobaczymy. Kiedy wchodzę na beat, to nigdy nie spuszczam tonu. Robię prefit na beef, bo to sprawa słuszna, ziomuś. Kiedy wchodzę na beat, robi się pustka w polu. Bo kiedy wchodzę na beat, to wy zostajecie w domu. Zabarykadowaliście się w swojej symulacji, może pomóc. Oczywiście. Rozwój postaci, a foliowi abnegaci piszą posty o swych racjach. Bądźmy jak Amanda Ripley, obcy, izolacja. Jest ta konstatacja, musimy wytrzymać, byśmy mogli być live. Nie tylko na streamach, czas to zatrzymać. I jest nas estryma dla tych, co na siłach, by trzymać krew w pododawane numery na bity, nominowane elity. Przy tym izolowane gadanie, macanie przesłanie w ciemię bitym, cenię hity. Przy tym dzielę z tobą to marzenie, że korona chuju bity i nie powiem tylko, że nie. Tak, to jest tak, człowieku. Hot 16 Challenge 2. I teraz nominacje z mojej strony. Nominuję Bartek GM, czyli mój najlepszy człowiek od krapów. Ormando, czyli mój najlepszy człowiek od filmów. Wulgarny Gracz, czyli mój najlepszy człowiek od wulgarnych recenzji gier. I Kłam, czyli mój najlepszy człowiek od giereczkowych kalamburów. To by było na tyle z mojej strony. I tą szesnastkową myślą kończę. Pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego. Cześć!